W sieci zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu recenzje gry Star Wars Outlaws. Większość recenzentów oceniło tytuł od francuskiego wydawcy dość pozytywnie, co wywołało falę oburzeń wśród graczy i oskarżenia, iż wszyscy dostali w łapę i zostali opłacani przez Ubisoft. Oberwało się Energikowi, M. Zdanowiczowi i wielu innym. Długo by wymieniać, ale dokładnie o co ten cały raban? Mógłbym to podsumować jednym zdaniem. Ale jak to? Nie może ci się podobać ta gra, jak mi się nie podoba. Przeczytałem i obejrzałem kilkanaście recenzji i większość z nich ma wydźwięk pozytywny. Jedynie IGN Polska pojechała po bandzie i dała grze ocenę 4 na 10, nazywając tę produkcję kosmiczną porażką. I przeczytawszy tą recenzję, w 100% zgodziłem się z recenzentem, ale postanowiłem sprawdzić jeszcze inne opinie. Po zapoznaniu się z bardziej przychylnymi opiniami, tu także przyznałem rację oceniającemu grę. W każdej recenzji zostały dość logicznie uargumentowane wady i zalety gry i z każdą opinią się zgadzam i zaraz wyjaśnię to na konkretnych przykładach. Nokautowanie szturmowców jednym ciosem to chyba najbardziej kontrowersyjny aspekt. IGN zjechało za ten pomysł twórców, a inni to dostrzegli. Powiedzieli, że to głupotka i po jakimś czasie przestało im to przeszkadzać. I przyjęli te założenie i stwierdzili, że nie przeszkadza im to w grze. Kolejny aspekt to jedna broń w grze. Główna bohaterka może używać innych pukawek, podnosząc je z pokonanych przeciwników, ale nie może ich zachować. Wystarczy, że skończy się amunicja czy wejdzie po drabinie i automatycznie taką broń wyrzuca. Wszyscy recenzenci to zauważyli, jedni zjechali za to Ubi, innym to aż tak bardzo nie przeszkadzało. Nijaka bohaterka. Tu także wszyscy jak jeden mąż zgodzili się, że Kay Vess jest nijaka i w żaden sposób nie da się jej polubić. ING dodało, iż jedynym motorem do działania protagonistki jest pogoń za pieniądzem, ale trochę tego przytyku nie rozumiem. Przecież bohaterka jest przemytniczką, a nie matką Teresą. Może dziennikarz IGN liczył na duchowe odrodzenie głównej bohaterki. Mógłbym tak długo wymieniać plusy i minusy tej gry, które wszyscy recenzenci dostrzegli i je wymienili. Jednym minusy przeszkadzały mniej, innym bardziej. Ba, nawet uważali, że są niedopuszczalne i są niewybaczalne. Ale to zrozumiałe, bo przecież recenzja to subiektywna opinia, a więc nie rozumiem tego hejtu wobec recenzentów, którzy przy tej grze się dobrze bawili. Wszak w każdej z tych opinii były także wymienione minusy i nic nie zostało zatajone. Wydaje mi się, że wina stoi po stronie odbiorcy tej recenzji. Odbiorcy, który nie umie wyłuskać z takiej opinii, która nie ma oceny liczbowej, końcowej oceny recenzenta. I co gorsze, nie może dopuścić myśli, że komuś może podobać się coś, co jemu się nie podoba i może jeszcze przy tej grze dobrze się bawić.